Witam serdecznie w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki. Dziś pokażę Wam, jak przy pomocy sznurka, dwóch gwoździ i ołówka z takim nacięciem, tutaj rowek jest nacięty, narysować elipsy. Pokazał mi ten trik bardzo dobry mistrz stolarski. Był to pierwszy polski mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Miał medal olimpijski srebrny i złoty, jeden z Tokio, drugi z Rzymu. Na pewno nikt tego nie pamięta, bo to było bardzo dawno już. Ale on miał właśnie warsztat stolarski i był świetny w tym, co robi. I pewnego dnia pomagałem mu w robieniu stołu elipsy. Ja widziałem, że ten stół będzie elipsa, deski pokleiliśmy. I myślałem, że on będzie matematycznie, wiem, że są wzory matematyczne, jak to wyrysowywać, kolejne punkty, potem je połączyć, żeby to była elipsa. A on po prostu wziął kawałek sznurka, dwa gwoździe, mówi: młody, weź młotek, chodź ci pokażę. Jak mi pokazał, to byłem w ciężkim szoku, co to w ogóle jest i jak to jest genialnie proste, ale wszystko jest proste, jak się już wie. Także przestawię kamerę, żeby to pokazać w zbliżeniu. Jak do tego się zabieramy? Bierzemy dwa gwoździe, normalnie wbijamy mniej więcej 10 cm od brzega sklejonego blatu, czy to drewniany, czy z płyty furnirowanej, to nieważne jest. I robimy pętelkę na jednym brzegu i na drugim brzegu, potem robimy pętelkę tak, żeby mniej więcej nam kilka centymetrów to wystawało za ten gwóźdź. O, tak jak teraz. Im ta odległość od gwoździa w tą stronę jest większa, tym elipsa jest szersza. Im ta odległość jest mniejsza, tym ta elipsa jest bardziej spłaszczona, jest bardziej wydłużona. Ja wiem, on mi mówił, jest jakiś wzór matematyczny i nawet kiedyś mi to go zapisał, na desce stosunek odległości tych gwoździ i ta odległość do szerokości elipsy. Jest jakiś wzór matematyczny, ale no przykro mi, nie pamiętam. Okej, jak to robimy? Więc bierzemy ołówek tutaj w to nacięcie, wkładamy i staramy się go trzymać w pionie. I naciągamy sznurek tak, żeby dotknął do gwoździa i to jest początek. I po prostu, o, zeskoczyło mi, niestety przekręciłem ołówek, przepraszam bardzo. I po prostu jedziemy. I pewnym jednym ruchem jedziemy w tą stronę i potem znowu mi zeskoczyło. No to nie jest ważne, że nam zeskoczy, dlatego że to zostaje przy odpadzie. To jest jedna. Jeżeli ten sznurek zrobimy dłuższy, mam tu przygotowany dłuższy sznurek, to ta elipsa wtedy będzie i większa, i szersza, bo nierówno. Dla przykładu, jeżeli tu zwiększymy 2 cm, to tu ona się zwiększy ze 3 albo 4 nawet. Także jest jakaś to zależność. Najlepiej jest to metodą prób i błędów, jaki macie blat, tak zrobić. Ja może wezmę, mam tu gdzieś marker, mazak, żeby było widać lepiej w kamerze. Więc bierzemy tak. A, już mi zeskoczył, cholera. Ok. Tak. Przekładamy na drugą stronę. Po brzeszku. O! Proszę bardzo. I mamy elipsę.
Wiem, że tu mi wyskoczyło po prostu, bo raz, że się trochę denerwuję, jak to wyjdzie. Dawno tego nie robiłem. Tak, także... Oczywiście, jeżeli to zrobimy ołówkiem, to takie wszystkie te, które nie są niepotrzebne, po prostu to się wyszlifuje. Te gwoździki dobierać jak najcieńsze, wtedy jest jak najłatwiej, to jest to dużo łatwiej zaszpachlować i wygląda to dobrze. Mamy tu to elipsę i pokazałem Wam w bardzo prosty sposób, jak przy pomocy dwóch gwoździ, ołówka z nacięciem praktycznie, to będzie widać na zdjęciu, i kawałka sznurka, narysować elipsę. Wiadomo, że jak ja to robiłem. Z 5 mm sklejki najłatwiej jest wyciąć wyżynarko i wtedy doszlifować, żeby było perfekcyjne, żeby jak spojrzycie, żeby to było perfekcyjnie, i jak dotkniecie, żeby nie było żadnych uskoków. I to, że będzie możliwe, że troszeczkę lewy mniejszy łuk czy większy od prawej albo na odwrót, tego nikt w stanie nie jest wzrokowo ocenić. I jeżeli to wytniecie, to macie wtedy tu jako szablon. Przykręcacie to do materiału, frezarka górnowrzecionowa, obfrezować to i macie gotową elipsę. I to niezależnie jest kształt, dlatego że ja robiłem dla siebie do domu elipsę, która miała długości 2,20 chyba, a szerokości jakieś 1,5, nie pamiętam, ale dość duża to była ta elipsa i ten stół do tej pory stoi u mojej rodziny, także to nie jest ważne, jak to jest duże, to możecie rozrobić naprawdę bardzo duże i bardzo, bardzo szybko. Także mam nadzieję, że coś nowego się dowiedzieliście i oczywiście zapraszam do eksperymentowania z tymi długościami tego sznurka, bo wtedy różne kształty tej elipsy wychodzą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie lajka i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.